Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Andrzej Wysocki. Właśnie jestem na przejażdżce porannej na rowerze. Jest sobota. Uwielbiam to robić w sobotę rano. Mam takie fajne, duże koło robię, takie 15 km. Tutaj countryside w Anglii, West Yorkshire. I chciałem wam powiedzieć, że jechałem dzisiaj na tym rowerze i zastanawiałem się, co wam powiedzieć, żebyście podjęli tą decyzję o zmianie swojego życia. Ja wyjechałem, teraz będzie 7 lat, jak podjąłem decyzję i nie żałuję tego, nigdy tego nie będę żałował. Przyjeżdżając tutaj do Anglii, kompletnie zmieniłem swój styl życia, moje myślenie i samolot nie przeszkadza, niedaleko jest lotnisko. I zmieniłem swoje myślenie, jak możesz żyć dla swojej rodziny, jeśli ją masz, jak możesz spędzać swój wolny czas, jeśli go masz i masz pieniądze, za które zarabiasz pracując, ale nie musisz na te pieniądze po prostu szarpać. Zwykłe, normalne życie człowieka na emigracji jest o wiele lepsze niż polskie zasrane życie w Polsce. Od lat politycy obiecują nam, że coś się zmieni, a tak naprawdę mają nas głęboko w dupie. I dlatego wiele ludzi już wyjechało. Dlatego namawiam was do podjęcia kroku, żeby zmienić to swoje życie. Na moim blogu przekazuję moje doświadczenie na temat tego, jak ja to zrobiłem i czemu to zrobiłem. W moich filmach będę pokazywał wam, jak zmienić swoje myślenie i nastawić się na lepsze życie. To, że urodziliśmy się w Polsce, to nie znaczy, że musimy tam żyć. Nie jesteśmy uwiązani jak pies do budy. Pamiętajcie o tym. To jest wasze życie i zróbcie z niego użytek. Bo bycie jedynie patriotą niczego w waszym życiu nie zmieni. Pamiętajcie, że jeśli jesteście młodzi teraz, to niedługo założycie rodzinę, będziecie chcieć mieć dzieci, albo po prostu się pojawią dzieci i nie będzie wyjścia. Będzie trzeba zarabiać i ciężko zapieprzać w Polsce. Na migracji tutaj, jeśli w Anglii, jeśli dzieje się wam źle, państwo wam pomaga. Pomaga wam utrzymać wasze dzieci. Jeśli mało zarabiacie, dodaje wam do waszej pensji, żebyście mieli minimalną średnią krajową. Tak to nazwijmy. W Polsce coś takiego kompletnie nie istnieje. I uwierzcie mi, ten kraj umiera. Umiera i niedługo umrze. Może nie za naszego pokolenia, ale w końcu umrze. To nie jest moja wina, ani wasza. To jest sprawa systemu stworzonego przez pewną grupę ludzi, która czerpała z tego zyski i czerpie do tego momentu. Komuna była kiedyś i jest w dalszym ciągu, bo cały czas przy władzy są postkomunistyczne rodziny, które trzymają wszystko krótko za ryj i myślą, że tak powinno być.